Witam Państwa serdecznie, zapraszam na sport. Piast Gliwice do ostatniej kolejki miał szansę na zdobycie Mistrzostwa Kraju w piłce nożnej. Musiał tylko lub aż wygrać z Zagłębiem Lubin oraz liczyć na potknięcie Legii Warszawa w meczu z Pogonią Szczecin. Nic z tego jednak nie miało miejsca. Warszawiacy pewnie wygrali 3-0, a gliwiczanie na własnym boisku ulegli Miedziowym 0-1. Piastunki już wcześniej zagwarantowały sobie jednak wicemistrzostwo kraju, więc pomimo porażki w ostatnim pojedynku zakończony właśnie piłkarski sezon fetowano w niedzielę do białego rana. Ja myślę, że dzisiaj wszyscy wierzyli u nas, że będziemy drugi, nie? Że już było koniec, ale na początku sezonu to mało ludzi wierzyło, że będziemy tak wysoko. Nie? Tak. Dokładnie, ty tam wierzyłeś? Ja wierzyłem, że będziemy zrobili super sezon, no. Że będziemy zrobili te Europę, europejskie puchary i w końcu tak się stało. Nie? Dzięki wszystkim za takie dobre imprezy, takie dobre atmosferę dzisiaj. To naprawdę było super. Dzięki wszystkim, którzy są byli optymisty do nas cały sezon. Też kiedy zagraliśmy, może być trochę słabiej. Tym dziękuję najwięcej, także dziękuję. W cieniu rozgrywek ekstraklasowych w sobotę w Łobędach odbył się mecz na szczycie Katowickiej Ligi Okręgowej. Miejscowy LTS podejmował przewodzące w tabeli Wilki Wilcza. Gospodarze prowadzili do przerwy po bramce Łukasza Bałuszyńskiego. Po ostatnim gwizdku sędziego na tablicy wyników widniał jednak rezultat 2-2. Drugi z rzędu remis Łabędzian sprawił, że tracą oni do Wilków już 3 punkty. Perspektywa awansu do czwartej ligi nieco się więc oddala. Zdecydowanie wiedzieliśmy, że komfortowy wynik dla nas to jest nasze zwycięstwo, ale niestety nie udało się. Jednakże dalej jesteśmy w grze i tylko, że teraz niestety nie tylko musimy patrzeć na siebie, ale też musimy czekać, aż Wilcza gubi punkty. Jest jeszcze dużo kolejek, więc gramy do końca. Więcej o meczu na szczycie Ligi Okręgowej i innych wydarzeniach sportowych weekendu już jutro w gliwickim przeglądzie sportowym. Zapraszam serdecznie w imieniu Radosława Nosala. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.